Witam serdecznie, moim gościem Sebastian Połeć, Green Power NS. Witam. Sebastian, wygrywacie dzisiaj spotkanie z Batimowcami, można określić je mianem za 6 punktów, wynikiem 2-1. Ciężkie spotkanie, co byś powiedział o tym właśnie dzisiejszym meczu? No mecz na styk, no obydwie drużyny mają podobny poziom. No i taki, wydaje mi się, że mecz właśnie taki do jednej bramki, znaczy no nie do jednej bramki, tylko no z przewagą jednej bramki, można powiedzieć. I taki mecz dokładnie jak określiłeś o 6 punktów. Mam wrażenie, że dzisiaj obydwa zespoły zagrały trochę zachowawczo. Zgodziłbyś się z tym, czy nie? No każdy zespół bał się chyba stracić bramkę. Bał się, żeby rywal odskoczył na 2-3 bramki, wtedy ciężko odrobić, bo obrony mamy, można powiedzieć, takie no, solidne. No ale staliśmy w obronie i zdecydowało to, że 2-1 wynik na hali to jest bardzo niski wynik. Patrząc na tabelę, 7 punktów, 9 punktów, przepraszam, Batimowcy, wy 10, przeskakujecie jego jedno oczko. Jesteście o jeden kroczek utrzymaniu się w tej lidze, ale tak naprawdę kolejne spotkania będą o tym decydować. No dokładnie, to dopiero taki, no można powiedzieć, kropla w morzu w naszej walce o utrzymanie. Zostały jeszcze 3 mecze i walczymy o to ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie, bo Ibiz mi się wydaje, że jest poza zasięgiem. Miałeś okazję rywalizować w Ekstraklasie w innym zespole i tak samo tutaj w Greensach w wyższej lidze. Zeszliście na własne życzenie tam do tej pierwszej ligi. Czy tak naprawdę teraz, kiedy wizja spadku gdzieś tam krąży, przekonujecie, że to była dobra decyzja? Wydaje mi się, że tak, bo w Ekstraklasie to raczej nie jest ten poziom. To nie jest nasz poziom, można powiedzieć. No i dobrze, że zgłosiliśmy się do tej pierwszej ligi, no bo widać po tabeli. Batimowcy to drużyna, która naprawdę ma skład bardzo dobry. Spodziewałeś się, że oni dzisiaj nie będą tak bardzo otwarci? Spodziewałem się. Spodziewałem się, że będą bronić własnej bramki i będą czekać na to, żeby strzelić to o jedną bramkę więcej od nas. Na szczęście udało się to nam. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.